Siemano, ostatnio coraz częściej widzę pytanie: jaki tablet dla grafika? Wiele osób nie wie co kupić, i zapewne myśli, że im droższy tablet, tym lepiej będzie rysować. To może się wylegitymuje. Sam posiadałem trzy tablety. I z wielu y, innych korzystałem po prostu z ciekawości, sprawdzałem jak działają. Potrafię wykonać takie rzeczy, jakie są właśnie widoczne teraz na ekranie monitoru, i po prostu spędziłem olbrzymią liczbę godzin przepracowałem nad rysowaniem i właśnie na pracę na tablecie, więc wydaje mi się, że daje to mi jakieś podstawy, żebym mógł się wypowiadać w tym temacie. Jeśli myślisz, że będziesz już robił tego typu pracę, Jakieś grafiki wektorowe, strony internetowe, będziesz składał ilustracje do jakichś czasopism, to wydaje mi się, że tablet tak naprawdę nie jest Ci do niczego potrzebny. Jeżeli myślisz o pracy 3D, to jeżeli będziesz robił na przykład rzeczy, które są związane z architekturą, to także nie potrzebujesz tabletu. To wszystko polega na ekstrudowaniu prostych brył, prostych kształtów. Niepotrzebny jest Ci do tego tablet. Ale. Jeżeli myślisz o tym, że może coś będziesz robił w kierunku fotografii, no to już bym się powoli zastanawiał, już tutaj na początku swojej drogi zawodowej możesz myśleć o tym, żeby kupić sobie tablet, będzie Ci dużo wygodniej obrabiać właśnie fotografie. Jeżeli będziesz zajmował się 3D, mogą Ci się trafić jakieś małe zlecenia, w których po prostu ten pędzel może Ci się przydać, szczególnie przy rzeźbieniu w takich programach jak Blender lub Zbrush. Ale jeżeli chciałbyś zostać koncept artystą, chciałbyś robić ilustrację, gdzie ruch myszki jest bardzo ważny, żeby był podobny do ruchu pędzlem lub ruchem ołówka, jest to niezwykle ważne, żebyś po prostu posiadał dobrej klasy tablet i tutaj polecam, żeby go zakupić. Jednak komfort pracy rysikiem, a posługiwanie się myszką jest znacząco odległy. Jednak... Tablet bardzo przypomina takie tradycyjne rysowanie, trasy, tradycyjne malowanie. I zastanawiasz się pewnie, czy rozmiar ma znaczenie? To może zacznę pewną dygresją. Jeżeli młoda osoba próbuje się dostać na studia architektury, na studia ASP, to musi wykonać teczkę, musi przygotowywać się do egzaminu i musi mniej więcej robić pracę. Na takim formacie 50 na 70 i musi być w stanie zamalować je w ciągu półtorej godziny. Czy to jest krótko, czy to jest długo? To jest bardzo krótki okres i to są bardzo duże formaty. Ręka pracuje zupełnie inaczej. Na formacie, takim zwykłym jak przeciętna osoba rysuje A4, to przeważnie wykonuje się ruch nadgarski. Im większy format, tym bardziej trzeba pracować całą ręką, czasami całym ciałem. A im więcej spędza się w tym artystycznym świadku, im więcej pracy się wykonuje, tym formaty rosną i rosną i rosną. Więc, czy jeżeli taki artysta zaczyna malować na tablecie, to też czy to oznacza, że ten tablet powinien być coraz większy i większy, i większy? No i z mojego doświadczenia wynika, że nie musi być. Te formaty tabletu, które z pole robocze ogranicza się do A6, według mnie jest wystarczające. Wszystkie ilustracje, które tam na początku widzieliście w moim wykonaniu, właśnie były wykonane na takim małym tablecie bambu o 2,. Koma. Obecnie mam nieco większy tablet i wcale nie uważam, że jest dużo bardziej poręczny, bo tak czy siak 90% pracy jaką się wykonuje, to się wykonuje na małej powierzchni na samym środku ekranu. A jeżeli chcemy wejść w jakieś szczegóły, w jakieś detale, to i tak po prostu trzeba zoomować w Photoshopie, żeby ten obraz mógł być bardziej dokładnie narysowany. No dobrze, ale te większe tablety, te nieco droższe mają jakieś guziki funkcjonalne, jakieś tutaj kółka do przekręcania. Czy to ma jakiś sens, żeby po prostu dopłacać ekstra pieniądze właśnie dla takich funkcji? No i ja tak czy siak korzystam przede wszystkim ze skrótów klawiszowych. I te guziki nie są praktycznie do niczego potrzebne. Czyli nawet funkcja bezprzewodowa, którą ma ten tablet, no nie, nie wydaje mi się, że jest na tyle dużą korzyścią, żeby po prostu płacić ekstra 1000 zł, żeby mieć większy lepszy tablet. Oczywiście z biegiem czasu może niektóre te funkcje są bardziej po potrzebne, ale to nie robi aż takiej różnicy, szczególnie dla osoby początkującej. Nie testowałem wszystkich tabletów, jakie są na rynku ale jeżeli myślisz o jakimś, to chyba polecam firmy Wacom, ponieważ bardzo dokładnie odzorowują ruch rysika po właśnie tym obszarze roboczym i dobrze go przenoszą do komputera. Nie miałem nigdy żadnych problemów z tą firmą, żadnych większych, a korzystając jeszcze z innej firmy, nie będę jej wymieniał, ale takie problemy miałem. Jeżeli już myślisz żeby zainwestować trochę więcej pieniędzy to bym się raczej zastanawiał czy by nie wydać 10 tysięcy złotych na ekrany dotykowe ja osobiście tego nie mam korzystałem, jest to fajne ma tą przewagę, że nie trzeba się uczyć e, takiego jednego schematu, który po prostu trzeba się wy, wyuczyć nie jest to do końca intuicyjne, że rysujesz na jednej powierzchni, a musisz się patrzeć w drugim kierunku i e, może to stwarzać problemy Wymaga to tak pół miesiąca do miesiąca pracy, żeby mieć pewność, że jeżeli coś rysujesz w jednym miejscu, a pojawia się to w innym, no nie jest to w stu procentach intuicyjne i właśnie te droższe tablety dotykowe LCD jakby ten problem zażegnują już w samej koncepcji, w samym jakby zarodku, że obraz powstanie dokładnie w tym miejscu, gdzie rysujesz. Jest to trochę prostsze. Ale tak czy siak, wydaje mi się, że początkujący malarz, początkujący grafik, bez problemu jest w stanie obyć się. Teraz to jest chyba intuos. Ja wcześniej kupowałem Bam Bambu, zwykły, tablet, o 2 za 200 zł, najtańszy z polem roboczym A6, A5, raczej nie większym, więc zachęcam do kupowania, do rysowania. Do chwalenia się swoimi pracami. Można to robić właśnie na grupie facebookowej, którą założyłem. Sławy Design, link w opisie. Zapraszam wszystkich do subskrypcji. Do zobaczenia. Paweł Maksłowiek. Dziękować.